Proszę Państwa, wznawiamy obrady 8 sesji Rady Miejskiej w Nowym Pomyślu. Tutaj na początku chciałbym zabrać głos jeszcze Pan Burmistrz Maciej Łuka. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, było pytanie dotyczące Przyłęku i faktycznie w kwotach wszystko pasuje, tylko wieś Przyłęk, delikatnie rzecz biorąc, wcisnęła nam się w paproć. Literalnie w załączniku. W związku z powyższym, żeby, bo wiemy już o tym, żeby poprawić ten załącznik, to oczywiście najpierw zgłosimy tą poprawkę do załącznika, a potem jeszcze raz przegłosowalibyście Państwo całą uchwałę zmieniającą, żeby formalności stało się zadość. Bo w innym przypadku będziemy musieli to poprawiać na następnej sesji, a skoro jest taka możliwość, to bym bardzo prosił o dzisiaj wprowadzenie tej poprawki do tego, co już zostało przegłosowane. Będziemy publikować to, co w tym momencie byłoby przegłosowane z tą poprawką. Dziękuję. Czyli tutaj jest zaproponowana zmiana w porządku obrad, czyli w tej chwili będzie wprowadzona poprawka do projektu uchwały, a później będziemy głosować jeszcze raz projekt uchwały. Czy Państwo radni wyrażają akceptację? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego zmiany porządku obrad? Porządek został przyjęty jednogłośnie. Proszę teraz Panią Skarbnik o wprowadzenie poprawek. Do załącznika nr 5 zmiana środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2011. Odnośnie sołectwa Przyłęk. Tam w rozdziale 921-95 paragraf 4300 jest zdjęta kwota 7420. Przeniesiona została do rozdziału 921-09 i tak w paragrafie 4270 jest sołectwo Paproś pisane. Proszę zmienić sołectwo Przyłęk. Kwota się nie zmienia. 4276. W tym samym rozdziale paragraf 4300 zakup usług pozostałych na sołectwo Paproć została zapisana kwota 11 176. Dzieli się w ten sposób. Sołectwo Paproć zostaje kwota 8032 zł, na sołectwo Przyłęk 3144 przeznacza się. I za tą pomyłkę bardzo przepraszam i dziękuję za zwróconą uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj zabrać głos w sprawie? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy teraz do przegłosowania najpierw poprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki w załączniku nr 5 uchwały dotyczącej zmiany budżetu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Myślę, że nie musimy już drugi raz otwierać dyskusji nad projektem uchwały. Przejdziemy do głosowania ponownego projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Nowy Tomyśl na 2011 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przejdziemy teraz do kolejnego punktu. Jest to informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Ta informacja została Państwu radnych przesłana w materiałach przedsesyjnych. Otwieram dyskusję nad tym sprawozdaniem. Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym przejdziemy do punktu kolejnego. Jest to sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Tomyśla w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał Rady Miejskiej. Też tutaj wersja pisemna została przesłana Państwu radnych.
otwieram dyskusję nad tym sprawozdaniem. Proszę bardzo, pani radna Barbara Endy. Panie burmistrzu, mam pytanie do punktu czwartego. Tutaj myślnik drugi. Chodzi o wydzierżawienie działki, która w planie zagospodarowania przestrzennego stanowi działkę pod zabudowę. Wydzierżawiono, mam pytanie, na jaki okres wydzierżawiono tą działkę? Oraz pytanie dotyczące powołania gminnej komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci na rok szkolny 2011-12 do przedszkoli na terenie gminy Nowy Tomyśl. Rozumiem, że chodzi o całą gminę Nowy Tomyśl. Czy ta komisja podjęła już działania? Kto jest w tym zespole, w tej gminnej komisji rekrutacyjnej? Nie chodzi mi o osobowo, tylko przedstawicieli, kogo reprezentuje. I czy już działania są podjęte, czy zakończone, czy już nabór i jaki jest, że tak powiem, jakie braki występują, ile dzieci nie zostało przyjętych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jan Kinko. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam tutaj dwa pytania. Pierwsze mam do informacji na stronie 6 o wprowadzeniu strefy płatnego parkingu. Czy zostały poczynione kalkulacje? Jeżeli tak, to jakiego ewentualnie dochodu możemy się spodziewać w podjęciu tutaj kosztów prowadzenia tej strefy płatnego parkingu? I drugie pytanie, właściwie taka uwaga, na stronie 8 mamy podane, że pieniądze uzyskane z nagrody za promocyjną akcję z Zamień Polutkę na Wiklinówkę będą przeznaczone na Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Czy nie warto by było pomyśleć na przykład, żeby przeznaczyć na jakieś bardziej konkretne cele, chociażby jakiś remont czy przepustów na rzece Szarce, czy ewentualnie pomyślenia, żeby wzdłuż tej Szarki można było zrobić jakąś promenadę taką spacerową. Mówię, bo ten dzień minie, te 15 tysięcy pójdzie, a konkretów takich będzie mało. Ja wiem, że być może ktoś tam raz czy drugi raz pomyśli, czy warto jechać samochodem, a nie lepiej rowerem, ale może by pomyśleć, żeby te pieniądze wykorzystać na bardziej takie trwałe efekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław, tak? Bardzo. Panie burmistrzu, ja mam pytanie odnośnie przebudowy ulicy Poznańskiej. Jest przetarg rozstrzygnięty. Zawsze był napisany również termin wykonania. Tutaj nie ma, także chciałbym wiedzieć o termin wykonania. I tu ciągnąc może dalej pytanie pani Barbary Jandy. Konkretnie właśnie o wyniki naborów. Czy wszystkie dzieci zostały przyjęte? No ja wiem, ale to było moje też pytanie. Także dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan radny Piotr Szynkowiak. Panie burmistrzu, to będzie bardziej chyba dla komendanta straży miejskiej. Mam pytanie. Jest tutaj fotoradar i tylko 18 zdjęć. Ten fotoradar był nieczynny. Dlaczego jest taka mała ilość? I drugie pytanie. Jest zabezpieczono dwie imprezy masowe, mecze MKS Polonia Radio z Nowy Tomyśl. Moje pytanie brzmi, czy Straż Miejska jest uprawniona do zapewnienia bezpieczeństwa na meczu, bo korzystam akurat, jeżdżę na mecze do Poznania i tam obsługę ma policja, a nie Straż Miejska. Dziękuję. Dziękuję. Ochronę, dokładnie tak, ochronę. Czy są jeszcze pytania do sprawozdania burmistrza? Proszę bardzo, pan radny Michał Kasper. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w sumie to takie pytanie nie będzie, raczej taka refleksja troszeczkę. Chodzi mi o to, że na stronie 5 tam są sprawy, że tak powiem, windykacji podatkowych i mamy 350 upomnień. To jest bardzo duża ilość jak na tak krótki okres czasu. No oczywiście termin płatności minął, w związku z tym trzeba te upomnienia wysłać. Ale powiem tak, że co rok, bo my jesteśmy po badaniu sprawozdania z roku ubiegłych i zaobserwowaliśmy jako komisja rewizyjna, że z roku na rok zwiększa nam się ubytek dochodów, albo inaczej, zwiększają się zaległości podatkowe i to tak rok do roku około 300 tysięcy złotych. To jest stosunkowo dużo kwota. Czy w ogóle
te podatki, które umniejszenia podatkowe są też wysokie, bo ponad 3,5 miliona. To już jest kwota, która licząca się. To można by za te pieniądze zrobić na przykład tą ulicę Sienkiewicza, to Zawiązką. I czyli czy taka ilość upomnień jest jakaś symptomatyczna, czy jest czymś spowodowana? Na stronie natomiast 7 jest informacja o dokonanych wpisach do ewidencji gospodarczej i ile tam decyzji wydano, ile wznowiono i tak dalej. Czy na podstawie tych decyzji i czy pan burmistrz mógłby powiedzieć, czy jest, że tak powiem, poprawa w tak zwanej przedsiębiorczości, a ewentualnie czy oddalamy się od tego, co było 2 lata temu nazywane kryzysem gospodarczym. I jak się to ma właśnie, z jednej strony ten wzrost tych zaległości podatkowych, a z drugiej strony, no jeżeli nowe podmioty otwierają działalność, to świadczyłoby o tym, że jakiś ruch w biznesie istnieje. Proszę o skomentowanie tych zjawisk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze raz pan radny Jan Pienko. Panie burmistrzu, taką mam uwagę, właśnie pytanie. Porównuję mianowicie przetarg rozstrzygnięty na ulicę Poznańską Sienkiewicza z przygotowanym przez pracowników urzędu dokumentami do przetargu. I w tych dokumentach mamy planowana inwestycja 3 580 tysięcy, przetarg rozstrzygnął 2 580 tysięcy. To mam tak, no, budzi się pytanie, czy rzeczywiście przygotowanie tej inwestycji było tak odpowiednie, że różnica między przetargiem a tą dokumentacją przygotowana jest różnica 1 miliona. To jest no sporo. Sporo. Z czego to wynika? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie? Nie widzę w tej chwili. Głos oddaję burmistrzowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Pytania dotyczyły różnych sfer, w związku z tym zabiorę głos, jeśli pan przewodniczący zechce udzielić. Na moją prośbę zabiorą głos różne osoby. I tak, w kwestiach dotyczących dzierżawy pan naczelnik Chojan, komisja rekrutacyjna burmistrz Ruta, strefa parkingowa, Europejski Fundusz Transportu i środki ewentualnie, jakie na ten cel, jakie można byłoby, jakie zyskaliśmy i ich wykorzystanie, burmistrz Rzuta. Przetarg na ulicę Poznańską, to ostatnie pytanie, także burmistrz Rzuta. Przemysław, pan radny Przemysław Brych pytał o Poznańską. Kiedy zakończona? To jest sprawa prosta i nie wymagająca szczególnego zastanawiania się. Chcemy, aby i tak jest poukładane w dokumentach, pozwolenie na użytkowanie uzyskać do połowy lipca. To już odpowiedź praktycznie bezproblematyczna. Potem co do fotoradaru i zabezpieczenia imprez, pytanie bezpośrednio prawie że skierowane przez samego pana radnego do komendanta straży. I kwestia podatkowa, jak kwestia przedsiębiorczości, to pani kierownik referatu podatków. Ogólnie rzecz biorąc, co do przedsiębiorczości, nie widać ani spadku, ani jakiegoś drastycznego spadku i szczególnego wzrostu tych firm, które pojawiają się. Mniej więcej to jest tak, że jedni wchodzą, informując o tym, że rezygnują, a inni wchodzą, informując, że rozpoczynają działalność. Więc tu nie ma jakiegoś takiego, powiedzmy, niebezpieczeństwa, że ludzie przestają mieć ochotę na działalność własną, ale też nie ma jakiegoś boomu szczególnego gospodarczego. Pewnie trudności ogólne powodują, że jest podatkami tak jak jest, a ubytek jest rzeczywiście spory. Ale więcej na ten temat, ponieważ pani siedzi jakby u źródła, pani kierownik referatu podatków. Więc jeśli można byłoby w kolejności teraz burmistrz Rzuta i potem tak, jak tam pan przewodniczący uzna za stosowne. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to może rozpoczniemy od naboru do przedszkoli. Jeżeli chodzi o samą komisję rekrutacyjną, komisja składa się z dyrektorów przedszkoli, jest to gminna komisja rekrutacyjna, z dyrektorów przedszkoli i przewodzi tej komisji pełnomocnik burmistrza do spraw oświaty pani Maria Wysocka-Ragina.